Na program zaprasza www.kultura.tarnow.pl. Tarnowski kalendarz wydarzeń kulturalnych. Koncerty, spektakle, spotkania. Tak zapowiadają się najbliższe dni w Tarnowie. Instytucje kultury przygotowały na nadchodzący czas kilka propozycji. Ze strony www.kultura.tarnow.pl polecamy następujące wydarzenia. Ruszają letnie potańcówki na tarnowskim rynku. W każdą wakacyjną niedzielę od 19 na wyspie Wilkonia w północnej części tarnowskiego rynku zabawę prowadzić będą profesjonalni wodzireje do znanych i lubianych piosenek. Przypomnijmy, że wcześniej tańczono w amfiteatrze, jednak obecnie jest on przygotowywany do remontu. Muzeum Etnograficzne w Tarnowie zaprasza na wystawę Okaeri w domu pana Toranagi. Na wystawie zobaczyć można oryginalne zbroje i broń samurajską z okresu Edo, pochodzącą z prywatnych kolekcji oraz Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego z Łodzi. To jest taki projekt, w którym chcemy pod patronatem konsula japońskiego pokazać trochę egzotyczną kulturę Japonii, dla nas egzotyczną, odległą. Myślę, że w oparciu o te kolekcje z Poznania, Wrocławia i Tarnowa, Muzeum Archeologicznego, Etnograficznego, a także z rozmaitych kolekcjonerów, także znajdujących się w Tarnowie, pokażemy trochę uzbrojenia samurajskiego. Samuraje są otoczeni taką, prawda, otoczką pewnej legendy, więc spodziewam się, że ta wystawa będzie interesująca dla mieszkańców Tarnowa i nie tylko. Wystawę można oglądać w budynku Muzeum Etnograficznego w Tarnowie do 31 sierpnia. Szczegółowy program kulturalnych wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej www.kultura.tarnow.pl.